Kryte boiska o lekkiej konstrukcji pojawią się przy szkołach podstawowych. W gminie Trzcianka zbudowano już dwa takie obiekty z pilotażowego programu Ministerstwa Sportu. Zadaszone boiska pojawiły się w Białej i Łomnicy. Teraz samorząd otrzymał kolejne dofinansowanie w kwocie ponad 4 milionów złotych. My jesteśmy zainteresowani potencjalnie wybudowaniem jeszcze dwóch takich krytych boisk, jednym w Rychliku oraz szkoła podstawowa numer 1, gdzie też kryty obiekt sportowy mógłby się przydać. Boiska będą wyposażone w plac do gry w piłkę nożną, ręczną czy koszykówkę. Wewnątrz balonu znajdzie się także zaplecze sanitarno-szatniowe. Obiekty będą miały system wentylacji i ogrzewanie. Wiele szkół do tej pory nie posiada przestronnej sali gimnastycznej. Program Olimpia ma pomóc rozwiązać ten problem. Mamy nadzieję, że dojdzie do tego, że te sale, no, sale boiska kryte zostaną wybudowane, bo my w tej chwili nie mamy. Mamy tylko taką zastępczą salę gimnastyczną, ale to trudno tam prowadzić lekcje WF-u. Oprócz hal sportowych w Rychliku i Trzciance w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim powstanie jeszcze jedna. W Pęckowie za blisko 2 miliony złotych. Z kolei w powiecie pilskim o kryte boiska wzbogaci się Stara Łubianka. Tu obiekt powstanie przy Zespole Szkół imienia Stanisława Rejmonta.